Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Tutaj wraz ze mną radni z gminy Kamionka, a także z zarządu osiedla, proszę Państwa, zarządu osiedla Zawada. Szanowni Państwo, ważny temat dla mieszkańców nie tylko Nowego Sącza, ale także z ościennych gmin. Dlaczego jesteśmy w ważnym punkcie przeprawy przez rzekę Kamienica? Jak Państwo sobie przypominają, spotkaliśmy się tutaj już w zeszłym roku, gdy był problem zniesienia mostu tymczasowego. Ten most, który jest tutaj obok nas, powstał z rezerwy materiałowych i powiem Państwu tak, Agencja Rezerw Materiałowych ten most udostępniła do końca tego roku i ważne jest, aby powstał tutaj w tym miejscu nowy most, nowa przeprawa, dlatego że jest to jedyna przeprawa, która umożliwia mieszkańcom przejazd chociażby z gminy Kamionka, Kamionka Wielka, czy dalej mamy Grybów. Ja przedwczoraj zwróciłam się z pismem do pana prezydenta z prośbą o udzielenie mi informacji, co pan prezydent, jakie ruchy poczynił, aby ta nowa przeprawa została wybudowana. My nie możemy czekać, dlatego że rzeczywiście jesteśmy już w miesiącu lipcu i co będzie, jeżeli będziemy musieli oddać most, który jest tylko mostem czasowym. Szanowni Państwo, pan prezydent cały czas mówi i czytałam jego wypowiedzi, że złożył pismo, aby dostać pieniądze z tak zwanej puli na odbudowę po skutkach nawałnic czy powodzi. Zostały zmienione, pan zastępca pana wojewody, pan Józef Leśniak mówił, że zostały zmienione tutaj zasady udzielania takiego wsparcia na odbudowę z tej puli. Natomiast to nie zmienia faktu, że trzeba występować i próbować szukać tutaj z innych możliwych puli, aby taki most na rzece Kamienicy powstał. Zapytałam pana prezydenta, co z Polskim Ładem, czy wystąpił o pieniądze właśnie z tego projektu. Dlatego, że tu jest jeszcze wyższe dofinansowanie na ważne, strategiczne dla miasta, dla mieszkańców przedsięwzięcia. I tutaj jest jeszcze wyższe to dofinansowanie. Pan prezydent wypowiadał się, że będzie remontował ratusz za 30 milionów. Proszę Państwa, Stadion Sandecji mamy budować za 50 milionów, a tutaj remont ratusza za 30 milionów. Rozpoczęły się prace, bo widziałam, że zostało przejście do ratusza obłożone i coś tam jest wykonywane. Być może to jest pokazanie, że ta inwestycja jest ważna. Być może ważna jest odbudowa ratusza. No 30 milionów, nie wiem, co pan prezydent zamierza za takie pieniądze zrobić w budynku, który trzeba tylko odnowić. Natomiast nie można w żadnym wypadku nie można pomijać tej ważnej strategicznie budowy przeprawy mostowej. Pan prezydent powiedział, że się odwoływał od decyzji. No skoro pan wojewoda powiedział, że zostały zmienione zasady z tak zwanej powodziówki, to teraz co, będziemy czekać na to, co odpiszą panu prezydentowi, zamiast starać się i szukać i pozyskiwać środków na budowę tego mostu? A później kto będzie winny? Na pewno pan prezydent powie, winny jest rząd. Tych pieniędzy do Nowego Sącza spłynęło bardzo dużo. Z różnych projektów na budowę dróg samorządowych, na budowę różnych lokalnych przedsięwzięć. Nie wyobrażam sobie, szanowni państwo, tak jak chyba stoimy tutaj wszyscy, bo zaraz oddam głos przedstawicielom także gminy Kamionka, ale także zarządu osiedla, bo przecież po drugiej stronie mieszkają także mieszkańcy Nowego Sącza, żeby ta przeprawa nie powstała. Ja poproszę tutaj o głos w pierwszej kolejności może państwa przedstawicieli mieszkańców Nowego Sącza, zarządu osiedla. Mieszkańcy zarówno tej części miasta, która jest za rzeką Kamienica, jak i mieszkańcy Jamnicy i całej gminy Kamionka w rozmowach prywatnych deklarują, że tego mostu nie oddadzą. Czyli do czasu, kiedy nowa przeprawa tu nie stanie, my na pewno tej przeprawy tymczasowej nie damy zdemontować. Liczę na to, że prezydent jednak znajdzie środki i w najbliższym czasie rozpocznie się proces przygotowania i budowy tego mostu. Zresztą tak jak pan prezydent obiecywał, no, to miało być dosyć szybko zrobione. Z tego co pamiętam, do końca tego roku ta przeprawa miała już być gotowa. No,
wiem, że są rzeczy ważne i ważniejsze, ale most chyba jest rzeczą najważniejszą w tym momencie, żeby ta komunikacja była zachowana i żebyśmy nie musieli szukać jakichś alternatywnych rozwiązań. Dziękuję bardzo. Przyjechaliśmy tutaj na zaproszenie, żeby po prostu ważnej, bardzo ważnej sprawie dla mieszkańców gminy Kamionka Wielka, ale również gminy Grybów, od strony Gorlic również dotyczy to mieszkańców, jak również Krynicy. Ta sprawa dotyka kilkunastu tysięcy mieszkańców codziennie, którzy dojeżdżają do pracy, a pośrednio kilkudziesięciu innych tysięcy dojeżdżają pośrednio od czasu do czasu. Proszę Państwa, liczymy na to, że każdy samorządowiec wie, że projekty wspierające działalność samorządową, jedne się zaczynają, drugie się kończą. Tak się dobrze składa, że otwiera się nowy ład. Do 15 sierpnia jest możliwość składania wniosków na choćby budowę dróg czy mostów, dofinansowanie w granicach 95%, czyli de facto per saldo miasto może nawet zyskać finansowo na tej operacji. Proszę Państwa, nie wyobrażamy sobie, żeby most był zamknięty. Myśmy już to przeżywali jako mieszkańcy tych miejscowości. Jak proszę sobie wyobrazić, dojazd karetek, dojazd straży pożarnej, dojazd do pracy, 10 km ponad dwie do szkół, ponad 2 godziny, 10 km dojazdu, to jest po prostu niewyobrażalne. Zniszczone też samochody, sam kilkaset złotych musiałem na zniszczone podwozie wyłożyć pieniędzy. Takich ludzi jest bardzo dużo. Jeszcze raz podkreślam, nie wyobrażamy sobie, żeby ta sytuacja tymczasowości się dalej przedłużała, bo to jest niemożliwe. Skoro Sącz jest miastem tutaj, jak gdyby wiodącym w tym subregionie sądeckim, to nie może być tak, że jedna z głównych ulic wylotowych jest pozbawiona mostu dojazdowego. My jako mieszkańcy ościennych gmin chcemy pracować w Nowym Sączu, chcemy robić zakupy, ale również i przedsiębiorcy chcą normalnie żyć, funkcjonować, tworzyć miejsca pracy, rozwijać się handel, rozwijać się turystyka. Jeszcze raz apelujemy, ażeby się nie zniechęcał prezydent miasta, tylko aktywnie włączył się i pozyskał te środki na wybudowanie tak społecznie oczekiwanej inwestycji. Dziękuję bardzo. Proszę zobaczyć, ile odjedzie w tej chwili, co my stoimy tutaj. Firma obliczyła, że 200 tysięcy aut na dobę przejeżdża. I jeżeli takiego mostu się nie robi, tylko jakieś osuwiska, jakiś tam ratusz taki pilny, że nie wiem, ludzie się tam pozabijają czy coś. Ja tego nie rozumiem. Ja żyję 72 lata, nie rozumiem takich decyzji. Taki prezydent powinien być szybko ze stanowiska usunięty, żeby więcej ludzi nie denerwować głowę, bo my kiedyś tu zablokujemy cały Sącz i wszystko, jeżeli będzie tak dalej, nie mogę mówić, bo jeżeli będzie tak dalej postępował, jestem tak zdenerwowany, córka do pracy jeździ, nie może dojechać i w ogóle takich rzeczy nie można robić, że to w tych czasach teraz, co PiS rządzi, Prawo i Sprawiedliwość, czy to jest polityczna decyzja, to ja nie wiem, ja to nie wnikam, ale wiem, że most musi zostać i nie ma tu żadnych argumentów, że coś jest pilniejsze. Co jest pilniejsze, to widać po tych autach, proszę zobaczyć sobie. Nie będę powtarzał, bo już koledzy dużo powiedzieli. W każdym razie będziemy wszystko robić, co już my do tej pory robili, bo my już pisali do prezydenta, do premiera mamy odpowiedzi, do wojewody my pisali, ale prezydent miasta jest ważniejszy od wszystkich. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja jeszcze tak wspomnę, że trzeba patrzeć na Nowy Sącz jako na centrum całego obszaru. Proszę mi wierzyć, że ten Nowy Sącz powinien być tym centrum całego regionu. I te drogi komunikacyjne dojazdu do Nowego Sącza są naprawdę bardzo ważne. Ta inwestycja jest inwestycją strategiczną. My możemy mówić o wielu potrzebach i na pewno jest wiele tych potrzeb w samym mieście również. Natomiast są sprawy, które są strategiczne. Ten most jest kwestią strategiczną naszego miasta. Ja, szanowni państwo, pisząc nawet do pana prezydenta dwa pisma, bo złożyłam przedwczoraj dwa pisma do pana prezydenta, również ten most umieściłam jako mój wniosek do projektu budżetu. Żeby ten most został jeszcze dodatkowo umieszczony w budżecie na 2022 rok. Ja mam nadzieję, że wszystko rozpocznie się już teraz, bo tak naprawdę nie mamy czasu.
tutaj nie można powiedzieć, że czekam na jakąś decyzję. Druga taka ważna kwestia, która też się łączy, jak Państwo zwrócą uwagę, jak mówił tutaj Pan, ile samochodów tutaj przejeżdża i jak one nam zagłuszają teraz nawet tą konferencję, bo rzeczywiście jest tutaj duży huk przy tym moście, ale to też świadczy, jesteśmy w takim miejscu, żeby pokazać Państwu, że ta droga jest jedną z ważniejszych komunikacyjnie dróg dojazdu do Nowego Sącza. Wiele osób z sąsiednich gmin pracuje w Nowym Sączu. Dzieci uczą się w sądeckich szkołach. Także to przemieszczanie się ludności pomiędzy sąsiednimi gminami a Nowym Sączem jest czymś naturalnym. Jest czymś naturalnym, dlatego ten most jest tak strasznie tutaj potrzebny. Natomiast, Szanowni Państwo, spotkaliśmy się tutaj, ale jest jeszcze jeden ważny punkt tutaj na tej drodze, w ciągu tej drogi, a mianowicie skrzyżowanie tej drogi z alejami Józefa Piłsudskiego. Jeżeli Państwo przyjeżdżali tutaj dzisiaj, skręcali tutaj dzisiaj, wiedzą Państwo, jakie obciążenie ruchu jest na tej obwodnicy. Zwróciłam się do Pana Prezydenta również z pismem, z prośbą, aby ujął w projekcie budżetu również przebudowę tego skrzyżowania, które znajduje się u styku alei Piłsudskiego i ulicy Kamiennej, tak, aby powstało tam skrzyżowanie typu rondo. Takie skrzyżowanie na pewno byłoby bezpieczniejsze dla komunikacji i przejazdów tutaj samochodów, zarówno od strony Nowego Sącza, jak i do Nowego Sącza. Ta obwodnica, ja w tym momencie, jak jechałam do Państwa, bałam się, że się spóźnię tutaj na spotkanie z Państwem, bo rzeczywiście ruch jest bardzo, bardzo duży. Wielu mieszkańców, zarówno tutaj mieszkańców z Nowego Sącza, mieszkających po tej części, ale również mieszkańców z sąsiednich gmin, bo i takie telefony miałam, prosili o to, żeby pomyśleć o zmianie, aby to skrzyżowanie zrobić bezpieczniejszym. Bo w tym momencie to skrzyżowanie, szczególnie jeżeli te samochody, które stąd wyjeżdżają, chcą jechać dalej i jest lewoskręt, prawda, w kierunku, jest lewoskręt, naprawdę ciężko jest włączyć się do ruchu. I też była tutaj prośba mieszkańców. Popatrzmy na to miejsce jako na ważne, ale jednocześnie niebezpieczne miejsce, które trzeba by było tak zmienić, aby stało się bezpieczniejsze dla mieszkańców. Stąd te dwa punkty, które między innymi ujęłam w piśmie do Pana Prezydenta, o to, aby były one zrealizowane, były ujęte w budżecie na 2021 rok. I ja mam nadzieję, że Pan Prezydent zrozumie determinację mieszkańców, zrozumie, że jeżeli ma możliwości składania wniosków, chociażby Polski Ład, to te pieniądze zostaną wykorzystane na tak ważną, strategiczną przeprawę dla mieszkańców Nowego Sącza. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, to bardzo proszę. Właśnie. Co prawda tu wszystko już było praktycznie powiedziane, jeżeli chodzi o te sprawy jeżdżenia za wszystkimi, gdzie, kto, co, jak. My jako gmina Kamionka Wielka dołożyliśmy w tamtym roku do zastępczego mostu 200 tysięcy, gdzie gmina jest bardzo biedna, nie jest w stanie finansować miasta przedsięwzięcia. Chodzi o to też, że krążą słuchy nasz, że prezydent miasta Nowego Sącza dalej liczy na to, że gminy ościenne będą partycypować w dofinansowaniu tego nowego mostu. Co jest, na pewno to nie jest możliwe, bo tak tutaj kolega radny powiatowy czy przewodnicząca rady powiedziała, pieniądze są, tylko trzeba się o to postarać. A na naszym szczeblu nas polityka nie powinna interesować. Kto z kim walczy, co tak dalej. Na takim niskim szczeblu nie powinny wchodzić w grę polityczne aspiracje i tak dalej. No, dziękuję bardzo. Chciałbym pytać, bo prezydent rzeczywiście dwukrotnie usłyszał deklarację z ust wojewody, że będą pieniądze i zapowiada, że będzie się odwoływał. Radni wesprą w tym prezydenta? Ale panie redaktorze,
Ja słyszałam wypowiedź pana wicewojewody, który mówił, że w kwietniu zmieniły się zasady przydzielania tych pieniędzy z funduszu tak zwanej powodziówki, prawda? Więc powiem tak, czytałam wypowiedź pana wicewojewody Józefa Leśniaka, który mówił, że jest możliwość w tym momencie, skoro zaszły takie zmiany, widzieliśmy jaka była sytuacja w kraju, jeżeli chodzi o te straty, które były wywołane tymi zmianami, tymi powodziami, prawda, i pożary, i powodzie, które miały miejsce. Wypowiedział się pan wojewoda, że jest możliwość korzystania z tego Polskiego Ładu i składania wniosków do Polskiego Ładu, czyli szukania w innych miejscach również dofinansowania. Jeżeli pan prezydent mówi tak, że jedynym jego działaniem, jakie podjął, to jest odwołanie się i pan redaktor się mnie pyta, czy my to poprzemy, to my będziemy popierać każdą inicjatywę, która wyjdzie, aby taki most na rzece Kamienicy powstał. Natomiast zadajmy sobie, panie redaktorze, pytanie. Czy działania pana prezydenta to jest odwołanie się od decyzji, od której mówi pan wojewoda, że zostały odgórnie zmienione zasady? No bo w tym momencie pan prezydent czeka na pismo. Tylko ja się zapytuję, czy pan prezydent podjął jakieś inne działania, aby ten most powstał? Czy pan prezydent w tym momencie po słowach, nie wiem, czy pana wojewody, napisał odwołanie? Teraz jeżeli odwołanie będzie negatywne, a skoro mamy informację, że zmieniły się zasady i można ubiegać się z innej puli o środki na budowę tego mostu, to w tym momencie pan prezydent rozłoży ręce i powie na zasadzie takiej: napisałem odwołanie i na odwołanie i z odwołania nie dostałem pieniędzy, a nie wykonuje żadnych innych. Ja zadałam pytania do pana prezydenta właśnie w dniu przedwczorajszym. Być może stąd ta konferencja pana prezydenta też dzisiaj, w dniu, gdy z państwem radnymi z Kamionki Wielkiej i z zarządem osiedla Zawada zaprosiliśmy państwa tutaj na spotkanie, również w dniu dzisiejszym konferencja pana prezydenta. Ja rozumiem, że pan prezydent może powiedzieć, że odwołuje się od decyzji. Tylko jakie to będzie miało realny wpływ na powstanie tego mostu? Ja zwróciłam uwagę na wypowiedź pana prezydenta. Jak rozmawialiśmy o kanalizacji deszczowej, zadawałam pytania o kanalizacji deszczowej, w ratuszu odbyło się spotkanie pana prezydenta i mówił, o co występował do Polskiego Ładu. Czyli o jakie środki i na co będzie aplikował z Polskiego Ładu. 30 milionów padło wtedy na budowę ratusza. Ja zastanawiałam się, czy się nie przez... Ile? Teraz 20. No to za 20 milionów, za 50 milionów budujemy stadion. 20 milionów przeznaczonych na ratusz. Ja się zastanawiałam, bo trochę wcześniej zaczął pan prezydent obstawiać ratusz i tam coś skrobać ze ścian. Być może ten remont też jest potrzebny. Natomiast ja zadałam pytanie, czy w ogóle aplikował o koszty z Polskiego Ładu na budowę tej przeprawy. Skoro ma informację, że zmienione zostały zasady powodziówki, no to, to odwołanie się od tej decyzji będzie skutkowało tym, że powie nam, szanowni państwo, nie mam pieniędzy i winny jest rząd. Jeżeli państwo prześledzą wszystkie tarcze, które i wszystkie pieniądze, które spłynęły do Nowego Sącza, tej pomocy ze strony państwa na wszystkie inwestycje w Nowym Sączu były naprawdę duże. Bo jeżeli popatrzymy na budowę niektórych ulic w Nowym Sączu, to przecież były one ze wsparciem zewnętrznym, prawda? I na to rząd przeznaczył pieniądze, które zostały na to przeznaczone. To jest ważna przeprawa, panie redaktorze. I dobrze, że spotykamy się dzisiaj, kiedy jest lipiec. A nie spotkamy się w październiku i pan prezydent powie, że odwołanie było negatywne. Ja nie wiem, jakie będzie odwołanie, mi jest trudno powiedzieć. Natomiast teraz pan prezydent na pewno będzie głośno mówił na zasadzie: radni będą mnie wspierać. My będziemy go wspierać w działaniach, ale najpierw niech te działania pan prezydent podejmie. Stąd moje pytanie, czy jakiekolwiek działania zostały podjęte przez pana prezydenta. I druga rzecz, to co powiedziałam, do projektu budżetu na 2020 rok umieściłam tą przeprawę, umieściłam także przebudowę tego ronda, bo ono jest naprawdę niebezpieczne. To rondo tutaj, które jest u wylotu tej drogi, aby zrobić tą komunikację tutaj bardziej bezpieczną. Naprawdę to były liczne zgłoszenia mieszkańców tego rejonu. Jest plan przecież przebudowy tego odcinka, łącznie z budową ronda w dwóch miejscach, tu i poniżej. No to właśnie czekamy na to, żeby pan prezydent dzisiaj państwu pokazywał na pewno plany. No więc dlatego się pytam. Mam nadzieję, że to powstanie, bo po prostu liczne były. Ale teraz mówię, konferencja dzisiejsza pana prezydenta. 2 dni temu pisma złożone do pana prezydenta. No dobrze, że się wypowiedział.